I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem podsumowanie tygodnia. Nie było nas od. Wow, dwóch tygodni można powiedzieć. Także zaczynamy od tego, co się dzieje na naszym kanale. Oczywiście, tym, którzy się pojawili na nowo dzisiaj, bo bardzo dużo osób w ostatnim dniu, około nawet 40, opowiemy sobie, skąd jestem ciekaw. Pojawiliście się tutaj w ostatnich 24 godzinach? Czy po prostu gdzieś ktoś dodał link i po prostu zauważyliście i weszliście? Pewnie chodzi o tą kryptomigawkę i kontrakty Futures kontrolują cenę Bitcoina. I pewnie to tutaj zaważyło, bo niektórym spodobała się ta audycja, jeżeli chodzi o tym, czy kontrolują futures kontrakty Bitcoin złoto srebro i jeszcze inne parę aktywów które były z przeszłości okay, ale zanim do tego przyjdziemy dla tych wszystkich nowych tak na szybko dosłownie szybko w każdym nowym filmie w opisie macie gdzie dokładnie jesteśmy dostępni sprawdźmy sobie więc mamy oczywiście start wiadomości przy każdych nowych newsach mamy link do Ledgera o którym sobie opowiemy czy coś tam weszło. Po prostu jeżeli kupujecie Ledgera od nas z naszej strony to wszystkie zarobione pieniądze właśnie z tego Ledgera idą z powrotem do was na losowanie kolejnych Ledgerów Nano S. Oprócz tego mamy jeszcze link do Allegro do naszej aukcji kubków gdzie tu nasz grafik nadal wyprzedaje je i super nikogo nie namawiamy do zakupu kubka jeżeli ktoś chce to go kupuje z tego tak są Grosze, o których zaraz też opowiem. Sprawdźmy też inne rzeczy, które mamy tutaj dostępne. To jest link do przeglądarki Brave, gdzie ostatnio zrobiliśmy audycję i po prostu mamy tutaj link afilacyjny. Też tutaj coś z tego wchodzi, ale dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie ile. Zaraz do, przejdziemy do Brave'a dalej. Oczywiście, możecie wejść na nasze podcasty na iTunesie. One są na speakerze, na playerze FM i na jeszcze teraz dodałem dosłownie przed chwileczką na Spotify. Także jeżeli wejdziecie na jeden z tych linków możecie sobie od razu z bomby tu mamy Spreakera na Androidzie ciekawie chodzi. Potem mamy jeszcze Player FM no i na końcu mamy oczywiście iTunes. Także możecie wejść i bez wizji za darmo ściągnąć każdą z audycji. Dziękujemy tej osobie która dodaje właśnie te audycje. Dzięki jeszcze raz i możecie, jeżeli chcecie. Oczywiście nie polecam wróżenia z fusów, z podcastów, bo trzeba widzieć wykres też często, ale może ktoś i tak umie, więc to jest dla Was. Muszę oczywiście zupdate'ować tutaj 5 audycji, bo już jest ich 8, także już nie jest ich 5, ale mam nadzieję, że dzisiaj to zupdate'uję, żeby to było wszystko. Oczywiście, jeżeli wchodzicie też, możecie wysłać jak tylko. Dostaniecie ciekawą wiadomość i ta wiadomość wam pomoże w Waszym tradezie. Tu mamy takie kryptookruchy: Bitcoin, Ethereum i Litecoin. Trzy konta są podane, a opowiem też, ile do tej pory zarobiliśmy z tej rzeczy. Dlaczego zarobiliśmy? Bo my, jako kanał, my wy tworzycie ten kanał, nie ja tylko. Dlatego to dla Was też wraca z powrotem, o czym zaraz podpowiem Wam dalej. Zbliżamy się pomału do. 3,5 tysięcy subskrybentów. Fajnie. Idzie troszeczkę wolniej, bo jest początek roku. Także dużo ludzi jeszcze tutaj czeka na kolejne spadki. Jeszcze zimowe sny są dłuższe i nie ma tego napływu. Ale ja się nie martwię, bo mamy materiały na takie rzeczy w przyszłości, że takie jak ten kryptomigawka, kontrakty futures to jest jeden z nich, w których. Bitcoin Phoenix dopiero się rozpędza, jeszcze nie wyszedł z bloków tak naprawdę, żeby do kolejnych wiadomości dojść. Okej, okay. Bitcoin Phoenix to jest tak naprawdę codzienna dawka informacji ze świata kryptowalut. Takie było zamierzenie. Dzień dobry krypto miał być codziennie i jest. Dwa razy dziennie i jest. Po 15 minut no nie jest, bo jest czasami tych wiadomości dużo więcej, dlatego... Czasami macie po 30 minut nawet, jeżeli jest tych wiadomości na tyle, ale to jest 2-3 razy w tygodniu, nie więcej. Przy 5000 subskrypcji. Otwieramy kanał Discord. Tak jak to mówiłem, to jest wasz Proof of Work. Jeżeli wy zrobicie z waszej strony Proof of Work, to my razem wszyscy będziemy mieć benefit otwarcia kanału Discord. I analogicznie 10 tysięcy subskrypcji cotygodniowy YouTube Live. Wybierzemy taką datę, żeby nie kolidować z innymi youtuberami na scenie polskiej, bo chcę. Przedstawić Wam też scenę zagraniczną. Także będę zapraszał tutaj zagranicznych youtuberów, i może na live, a jeżeli będą musiał przetłumaczyć audycję, to zrobię no nie na live, ale z przetłumaczeniem będzie ona zrobiona ciutkę później. Ale będziecie mogli też zadawać pytania tym wszystkim youtuberom już wcześniej, bo ja Was o tym poinformuję, i będziecie mogli uszykować ewentualnie pytania do takich audycji. Ta skala idzie do 100 tysięcy, albo nawet i więcej yy, subskrybentów. Także będziemy odkrywać kolejne punkty w odpowiednim czasie. Nie ma po co tutaj się rzucać na szeroką falę i, i z Twitterami, z, z Facebookiem, z innymi rzeczami, które chciałbym tutaj wprowadzić. Po kolei do celu organicznie dotarło wielu. Audycje jakie mamy to jest Dzień Dobry Krypto, Krypto Poradnik, Krypto Migawka, Wróżenie z fusów, Przewidywania Da Vinci, 15 od amatora do inwestora oraz ym, czy banki przejęły BTC. Wszystko to możecie znaleźć w playlistach i często one są updateowane przynajmniej raz w tygodniu, także jeżeli nie ma od razu po audycji raz w tygodniu siadam i dodaję, aktualizuję te playlisty. No i jeszcze audycja, której słuchacie, podsumowanie tygodnia czasami jest co tydzień, czasami co dwa. Po prostu tyle tych audycji się narobiło, że na razie wystarczy, więcej nie będziemy tutaj dodawać. Bo po prostu na jedną osobę to i tak jest w miarę dużo, powiem wam szczerze. Dlatego i tak mamy tutaj od amatora do inwestora dopiero jedną audycję w ciągu tygodnia czy półtora, więc to jest moja kolejna audycja, którą bym chciał tutaj jak najszybciej przedstawić, ale zobaczymy, bo czasami przewidywania Da Vinci wchodzą i mi tutaj wszystko przestawiają po kolei, bo wiecie, że oni raz w tygodniu się pojawiają, czy nawet dwa razy, jak to miało miejsce ostatnio. Także tu wszystko macie praktycznie opowiedziane. Dlaczego powstał Bitcoin Phoenix? Najważniejsza jest codzienna dawka informacji ze świata kryptowalut. Reszta to jest dodatek i mam nadzieję, że te dodatki robią tutaj pełną całość całego, powiedzmy, albo całej platformy Bitcoin Phoenix, która wyszła dla was, dla polskiej społeczności i nie tylko tej mieszkającej w Polsce, bo wiemy, że dużo Polaków, emigrantów praktycznie mieszka w Ameryce. W Wielkiej Brytanii, w Europie gdzieś tam po kątach i nawet inne kraje, tu się załączają, Australia. Także mamy zewsząd tych ludzi, którzy chcą się nauczyć o blockchainie i świecie krypto. Ok, całą audycję nie będę robił takiego długiego streszczenia. Będę wtedy dodawał, gdzie możecie się dowiedzieć, co dokładnie robimy. A teraz przejdźmy na statystyki. Kanał był otwarty pod koniec sierpnia. Mamy do tej pory około 406 wideo, czyli tych audycji nagranych, także no jest co robić, powiem Wam szczerze, bo w pół roku 408 audycji, czy 406 audycji, które tutaj mamy, no to jest naprawdę co robić. A więc płeć naszych słuchaczy, mężczyźni 98,3%, kobiety 1,7%, najpopularniejsze kraje, Polska prawie 70%, Wielka Brytania 11,6%, Niemcy 4,1%, Irlandia 2,5, Holandia, 2,2, 2,3, Stany Zjednoczone, 2,1%, Norwegia i potem mamy Francja, Belgia, Dania. Także jeszcze tutaj możecie sobie spałzować, oczywiście, Austria, Czechy, Hiszpania, Włochy. Pojawiacie się naprawdę zewsząd. Jeżeli chodzi o wiek widza, 18-24 lata, 6,3%, 25 do 34, 38,5, 35 do 44, Niecałe 40%, czyli największa e, grupa to jest od 35 do 44 lat, także nie tacy młodzi, to jest super. 45 do 54, 12, 2, 55 do 64, 2,8 i emeryci 0,3%, których też gorąco pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o Nowych użytkowników, którzy się dołączają, czyli subskrybentów od samego początku, widzicie jak to się kształtowało. Także mieliśmy od września 30 sierpień i około 6, 40, przynajmniej 83 w jeden dzień tutaj się pojawiło, ale tak średnio 15, bo jest 20, 25, 16. Nawet tutaj było dwa, jeden w jeden dzień, czwartek 7 lutego i mamy też czwartek 2 lutego. Też mamy dwie osoby, ale w momencie dodania ciekawego filmu, na przykład w sobotę i w piątek, gdzie dodaliśmy właśnie o tym, czy futures. Dodają cenę i to mi się podoba w YouTubie, bo YouTube cię po prostu wynagradza w liczbie subskrybentów, jeżeli naprawdę zrobisz ciekawy film. I to mi się podoba, a takich filmów uwierzcie mi będzie jeszcze więcej także 39 osób w sobotę i 13 w piątek także mamy 5 dych, można powiedzieć, tylko za pomocą można powiedzieć, jednego filmu. No, i oczywiście to nie był tylko jeden film, tak do końca, bo mamy też Dzień Dobre Krypto i inne, ale wiem, że ten film naprawdę spodobał Wam się. Zaraz poczytamy też komentarze, także będziemy mieć tutaj wszystko opowiedziane. Sprawdźmy, jak najczęściej wpisujecie w YouTubie. Bitcoin Phoenix przez X 27,3%, czyli po rumuńsku Phoenix. Może być. Bitcoin Phoenix po polsku niecałe 20%. Kryptowaluty 10,4%. Bitcoin 5,5%. Dascoin. 4,7. Wow, nawet Dascoin tutaj mamy. O, i fajnie, że nawet krypto i DDK już ktoś wpisuje na YouTube, i od razu wyskakuje też Bitcoin Phoenix. Rafał Zaorski też tutaj jest, także. No, same gwiazdy. Okej, okay, sprawdźmy sobie przychody, yy, jakie tu mamy. A więc na YouTube jest zero. Nie ma żadnych reklam, i to mi się podoba. Może w przyszłości zostaną wprowadzane przed filmem i po filmie, jeżeli będę chciał to robić. No, na dłuższy okres i jeszcze bardziej tutaj na full time, czyli na cały etat, to możliwe, że te reklamy tutaj przyjdą przed i po filmie, ale na razie naprawdę nie chcę ich wprowadzać. Możliwe, że tutaj inaczej jakoś to się tutaj odbędzie bez tych reklam. Czyli tu mamy 0. Jeżeli chodzi o nasz sklep, dokładnie ten Bitcoin Phoenix, gdzie możecie kupić różne rzeczy z logiem Bitcoin, i teraz tak. Przez 3 miesiące działania tego sklepu 90%. 2 zł. Przychodu, oczywiście. Także jest na czym tutaj zarabiać. Także jeżeli chcecie, kupujecie. Jeżeli nie, naprawdę nie namawiam, bo to nie jest moją, albo moim celem bycia tutaj na YouTubie. Jeżeli chodzi o konta, które mamy dodane jako kryptookruchy, to co zostało przesłane od samego początku, bycia na kanale. Największy przesył był ostatnio 500 Cardano. Innym też dziękuję za obojętnie jakie wsparcie, bo to zostaje. Tak czy tak, na tym koncie ja tego nie potrzebuję i nie będę tego wypłacał, bo przynajmniej procentuje to na przyszłość. A jeżeli chodzi o krypto, okruchy Ethereum 11.87 dolarów zostało wysłane 3 miesiące temu chyba ostatni raz. Także widzicie, że tutaj wszystko transparentne, Bitcoin Phoenix nie ma nic do ukryć. Przejdźmy na Ledger'a. Jeżeli chodzi o Ledger'a Mamy 176 dolarów, które już zostały wypłacone i zakupione były 3 ledgery nano przed świętami. I dodatkowo 355 minus 176 trzeba sobie odjąć. Także mamy 178,43 euro na kolejne losowania. Z tego już jeden ledger poszedł niedawno, czyli mamy nadal jeszcze na dwa ledgery nano S. Z tego co wy Kupujecie to, są one losowane co miesiąc. Ja tych pieniędzy nie dotykam, nie ruszam, one wracają do Was. Założę w tym tygodniu tylko link afilacyjny do Trezora, żeby można też stamtąd wziąć to pod te właśnie nagrody. I nie tylko, zaraz opowiem o pewnym pomyśle. I wejdźmy teraz na killera wszystkich tutaj Waszych wysyłek. To jest Basic Attention Token, to jest Wasz token, który przyszedł tutaj do nas, do Bitcoin Phoenix, żeby podziękować, gdzie macie te 40 tokenów miesięcznie, 10, 15 wysyłacie na ten kanał, 10 na inny. Uzbierało się tyle, 3054 BAT, czyli 525 dolarów, dokładnie w te ostatnie ile? Miesiąc można powiedzieć jestem ten Basic Attention Token, także idziemy ciekawą drogą tutaj. I moim pomysłem jest to, że z tego Brave Rewards... 20% wszystkich zebranych pieniędzy, ale niech dojdzie to do 1000 dolarów, czyli mamy 200 dolarów. 20% wraca do Was i losujemy też w tym konkursie co miesiąc, jeżeli będziemy mieć oczywiście tutaj na tyle nazbierane, będziecie o tym wiedzieć też, to będziemy losować co miesiąc lub co półtora miesiąca albo Galaxy Buds, czyli te bezprzewodowe słuchawki, albo AirPods, czyli apla słuchaweczki których ja używam i są wyśmienite. Obydwa. Obydwa naprawdę polecam i będziecie mogli wtedy w drodze słuchać Fenixa za pomocą takich słuchawek. Dlatego mam nadzieję, że Brave Rewards co tutaj wpłacacie 20% wraca do Was, czyli macie oczywiście tutaj y, do wygrania Airpods, macie do wygrania buds, Galaxy Buds, w zależności co w jednym miesiącu będziemy wybierzemy tutaj w społeczności, co Wam bardziej tutaj y, będziecie mogli mieć tutaj udział, sami w społeczności zadecydujecie czy chcecie Apple, czy chcecie po prostu tutaj w tym mm, zrobimy ankietę, czy chcecie powiedzmy w tym miesiącu wygrać coś innego, no i wtedy zrobimy albo Apple, albo Airpods, albo właśnie te Galaxy Buds. Także kolejny konkurs planuję zrobić gdzieś pod koniec marca, początek kwietnia, bo jeszcze czekamy za tymi książkami do Biblioteki Feniksa. Jeżeli nie wiecie, czym jest Biblioteka Feniksa, to jedna książka chodzi od konkursu do konkursu pomiędzy naszymi wygranymi. To jest taka nagroda pocieszenia, gdzie ona też tutaj dalej leci razem z kanałem. Dzień najbardziej spostrzegawczy, zauważam, że mam tutaj 139 funtów, a tu mamy 159 funtów, a ja powiedziałem 200 funtów. Z tysiąca euro, powiedzmy, no plus, minus oczywiście. Co robimy z resztą? Reszta idzie na cele charytatywne. Te osoby, które do tej pory u nas potrzebowały pomocy przed świętami czy po świętach dawaliśmy tutaj pomoc właśnie tym ludziom, niech idzie ta reszta co konkurs, właśnie do tych najbardziej potrzebujących. Ok, czyli mamy tutaj testowo zrobiony właśnie ten konkurs. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak te baty będą się tutaj kształtować. I naprawdę spokojnie, mamy dużo YouTuberów, których odwala tutaj dobrą robotę i nie chodzi mi o to, żeby nagle wszyscy jednogłośnie wysyłali tutaj na Bitcoin Phoenix, nie. Chodzi o to, żeby każdy, tak jak czuje, do tej pory dawał tym osobom, które najbardziej na to zasługują. No, czyli w ramach rekompensaty. I tak to ma się odbywać. A czy zdobędziemy pieniądze na te słuchawki, czy nie, i tak mamy konkurs Ledgera. Pamiętajcie o to. To jest tylko testowo zrobione. I to jest pierwsza droga, Bitcoin Phoenix, którą może pokonać do tego, żeby już po prostu nie być w pracy, tylko robić to na full time dla Was od początku dnia do końca dnia, można powiedzieć. I tutaj to też nie będzie wypłacane do Fiatów. Ja będę sponsorował ze swoich Fiatów. Każdy ten konkurs to będzie tutaj zostawione. Tylko zastanowię się, czy to będzie w BAT, czy to będzie w BTC, oczywiście, bo wiadomo. Tak samo zresztą robię przecież z Ledgerem Nano, gdzie ja wypłacam na BTC, nie ruszam tego, to jest dalej w BTC, a ja ze swoich pieniędzy wysyłam Wam Ledgera Nano S. I tak samo będzie wyglądać właśnie w tej sprawie. Także w wielkim skrócie, jeszcze raz Ledger Nano S, Wy sobie sami sponsorujecie z afiliacyjnego linku, dodam trezora, żeby też tutaj dodać do tego linku, żeby można Wam oddać tego Ledgera czy trezora w przyszłości, a Oprócz tego mamy baty, które wysyłacie, jeżeli uważacie, że Bitcoin Phoenix robi bardzo dobrą robotę w tym miesiącu, on otrzymuje albo 10% ze wszystkich waszych otrzymuje i inni też są youtuberzy, pamiętajcie o tym, bo do tego tutaj dąży. To nie jest to, żeby po prostu nagle na Bitcoin Phoenix wpłacać całość, ilość, bo mamy konkurs. Nie o to tutaj chodzi, chodzi nadal o tą samą sposobność, którą robiliście do tej pory, czyli jeżeli ktoś robi świetną robotę, to otrzymuje baty, czy to jest x grosz, czy to jest Mike Satoshi, czy to jest portfel Kowalskiego, czy to jest encyklopedia kryptowalut, czy to jest ktoś inny. Także tutaj nadal robimy to wszystko na spokojnie, a jeżeli się uzbiera, o super, jeżeli się nie uzbiera, mamy Ledgera Nano S. A zobaczcie, w same ostatnie dwa tygodnie na Ledgera Nano S uzbierał się akurat na jednego, bo mamy dwa tygodnie 48, prawie 60 euro, także gratuluję Wam, bo to Wy sobie sponsorujecie. Tego leżera. Okej, okay, przejdźmy dalej. Może 10 minut komentarzy, żeby zamknąć tą audycję w 30 minutach. Nie wszyscy będą oglądali, nie wszyscy lubią podsumowania tygodnia. Ja tylko powiem to, że każdy ma sobie znaleźć na Bitcoin Phoenix to, co lubi najbardziej. Jedni lubią dzień dobry krypto, inni lubią na przykład kryptomigawkę. Wróżenie z fusów jest bardzo popularne, a inni po prostu przychodzą dla zabawy, dla wszystkiej audycji. to się ceni. Dobra, przejdźmy do komentarzy. Patryk Minardi, Cześć Fenix. Generalnie to ograniczyłem się do oglądania Mike Satoshi. Piszę ten komentarz, żebyś wiedział, że jestem u Ciebie też na stałe. Tak jak u Krypto Kamikadze i Kowalskiego. Dajesz radę i robisz dobrą robotę. Pozdrawiam i zostaję również z Fenixem. Super. O to właśnie chodzi, żeby dywersyfikować właśnie no, źródło informacji, bo mamy dużo osób na polskiej scenie YouTube'a, którzy naprawdę robią ciekawą robotę i to jest fajne. I więcej informacji lepiej wtedy na przykład reagujemy na cokolwiek się stanie w świecie krypto jeżeli chodzi o problemy. Także dzięki Patryk, że jesteś też z Bitcoin Phoenix. Tati, witam. Mam pytanko. Dlaczego wiele razy tak mocno podkreślasz, pamiętajcie, że BTC nie jest niezmienny. Może się zmienić. Jest go 21 milionów, ale może to ulec zmianie. Co Bitcoin Phoenix dokładnie chcesz nam Przekazać. Przed czym ostrzec, bo z jednej strony mówisz, że BTC jest tylko jeden i będzie z nami nawet za 10 lat jak coś dobre wartościowego, a z drugiej strony, przed czymś nas ostrzegasz. Mówiąc BTC powstał w 2009 roku i może się zmienić. Uważajcie, jest go 21 milionów, ale może być więcej. Hmm? Tati, yy, ja to tak często nie powtarzam, jak ty to mówisz, ale o co tutaj chodzi? Dużo osób, którzy chodzą w świat krypto, Uważają, że Bitcoin to jest posąg, który powstał w 2009 roku i należy go wielbić w taki sam sposób, jaki powstał. 2009, 2011, Satoshi znika nadal jest ten sam Bitcoin. Otóż nie, Bitcoin się zmienia. Można powiedzieć, że Bitcoin, który czy blockchain w świecie krypto jest tak dobry, jak jego ostatni fork lub update. Także wszystko może się zmienić, tylko dlatego, że. Chciałbym tą perspektywę ludzi troszeczkę zmienić na to, że wszystko zależy, w którą stronę będzie prowadzony. Bitcoin, bo to nie jest coś, co się nie zmieniło i jest cały czas takie, jak było w 2009, 2011, 2013 roku, tylko to jest nieustanna zmiana kodu. Czasami błędy się pojawiają, gdzie mieliśmy w 2018 roku znaleziony błąd, który był wpisany w kod Bitcoina w 2016, można było naprawdę namieszać w kodzie. Mamy inne sytuacje, takie jak Wladimir, który niedawno w Dzień Dobry Krypto mówiliśmy o tym, że na pewno nie będą zmieniać na ten czas ilości Bitcoinu w kodzie. Wadlimi to jest jeden z deweloperów Bitcoina, a także zarządca głównego dostępu do e, praktycznie blockchain Bitcoin i on nie może tego zmienić sam. Tu mamy konsensus oczywiście i to jest powolna droga, żeby tak się stało, ale no dzisiaj słyszymy, że nie będzie zmieniany, ale czy będzie zmieniany w przyszłości? Też tego nie wiem. Dlatego ja tylko chciałbym Powiedzieć tutaj, że Bitcoin jest najlepszym blockchainem, najlepszym projektem, który jest do tej pory, jeżeli chodzi o store value, który może w przyszłości zagrozić złotu czy pozycji dolara, ale po prostu trzeba tutaj być na bieżąco z tą technologią i patrzeć, co tutaj się dzieje i kwestionować wtedy coś, na przykład, co się dzieje nie tak, lub myślicie, że coś nie tak. Zapytajcie, a może nie tędy droga. Tylko dlatego, tylko dlatego, Tati, bo <laughs> wiele ludzi wchodzi na ten market i myśli, że Bitcoin, też. Rama, mur postawiony w 2009 tu Nic się nie zmieni, tylko pod tym względem, nie pod żadnym innym. Danza mówi kawa śniadanie i Fenix to uzależnia jak dobra bomba. <grym> dzięki, dzięki Dan. Wczoraj, tak jak mówiłem, leżałem sobie w nocy, już rodzina przyleciała do mnie tutaj na weekend i mamy akurat taką sytuację, że Fenix sobie leży na łóżku i mówi, a, nie dodam dzisiaj audycji, ale potem z drugiej strony sobie myślę, ci ludzie z tą kawą i śniadaniem na drugi dzień, nie no, trzeba zejść z tego łóżka i od razu zrobiłem tą audycję, dlatego wiem, 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 że ludzie z kawą i śniadaniem czekają na kolejne audycje, także dzięki za potwierdzenie. O, i tu mamy na przykład Pawła Białkowskiego. BTC nie da się dodrukować jak tych śmieciowych dolarów, które obecnie są drukowane na niespotykaną wcześniej skalę. Algorytm jest tak napisany, że nie ma możliwości zrobić następnych 21 milionów bitcoinów i całe szczęście. No tak i nie. To jest o, to, o tym, co mówiłem przed chwilą, że no nie ma w, stań, w tym stanie w, w stanie kodu, jakiego mamy teraz, to nie ma. Nie, nie jesteśmy w stanie dorobić kolejnych 21 milionów. Ale zawsze trzeba mieć tą właśnie realistyczną drugą opcję, żeby nie być po prostu zaskoczonym kiedyś w przyszłości. Oczywiście w tym stopniu, tak jak mówisz, Paweł, masz rację. Nie ma możliwości zrobić. Ale co się wydarzy w przyszłości? Nigdy nie mówimy nigdy. Żeby jak tutaj ktoś yy, wdzięcznie napisał. Kamilos. Lepiej być mile rozczarowanym pesymistą niż niemile zaskoczonym optymistą. Ja bardziej jestem tym optymistą niestety, ale realista też w jednym. I niech tak już zostanie. Gex, Feniks, ty jesteś niesamowity. Kiedyś będę się dziecią falił, że byłem w pierwszej setce twoich subskrybentów. Robisz mega robotę. Pozdrawiam. Dobry, dobry geks. Ja też będę się chwalił, może swoim przyszłym, że miałem takiego geksa, który był w pierwszej setce. Andrzej Wu pyta się, czy jestem na Steamit. Nie, nie jestem na Steamit. Szukałem cię, ale nie mogę znaleźć. Nie. Jeżeli jeszcze w tym rozwoju, jaki tutaj jest, miałbym jeszcze otworzyć Steamit, Twitter i inne rzeczy, no to naprawdę już bym chyba wcale nie spał. Też dziękuję tym wszystkim, którzy mnie poprawiali ostatnio w jednym epizocie, chyba w Dzień Dobry Krypto. Bardzo późno nocą robiłem i chyba po prostu byłem za bardzo zmęczony i były byki, byki no, przeczytane po prostu inaczej. Turcja oczywiście nie jest w Unii Europejskiej, tylko w Europie. Także dzięki tym wszystkim, których poprawiali, nie tylko tutaj, bo... Błędy będą się zdarzać, bo jeżeli nic się nie robi, to się wtedy nie robi błędów. Rafał Olszewski, Bitcoin Phoenix, powiem Ci, że pomimo tego, że znam angielski dość dobrze, siedzę w UK już 12 lat, to i tak. Lubię Cię słuchać tej audycji tłumaczonej przez Ciebie. Nie zawsze wszystko ma sens, jak jest tłumaczone dosłownie, i lubię słuchać Twojej interpretacji. Pozdrawiam. Dzięki za docenienie właśnie tej interpretacji, bo jeżeli byście sprawdzili, jak każdy film w TVP-1 i w TVP-2 jest tłumaczony, po tylu latach mieszkania za granicą, to byście się łapali za głowę. Gdzie w ogóle to czasami wybija z rytmu i po prostu nie idzie zrozumieć w tym samym sensie, jak to miało być przetłumaczone na przykład w Hollywoodzie. No ale. Tutaj też mamy podobnie. Ja tłumaczę nie zawsze co do JOTY, tylko jak to czuję i jak to odbieram, ale to jest naprawdę, w, można powiedzieć, w 95% przypadka to samo, co oni chcą powiedzieć, tylko czasami nawet dodam swoją anegdotkę, żebyście mieli to jeszcze bardziej y, zobrazowane. Adam Gola, witaj chłopie, jak ty dajesz to wszystko ogarnąć? Wielkie brawa, trzymaj tak dalej, dzięki, pozdrawiam. PS nie przepączkuj się dzisiaj, <noise> to było w czwartek, oczywiście, w tłusty czwartek. Y, powiem Ci tak, y, wyjdzie film. Dokładnie Wam opowiem, jak ja to robię. Wszystkim będzie to opowiedziane dla Was w kolejnych audycjach. I co mnie trzyma przy motywacji do robienia tego? Bartek Kłoda, dzięki za wiadomości, no i super z tą analizą naszych użytkowników. Każdy ma swoją opinię i tak ma być. Pozdrawiam, byle do następnego odcinka. Ahoj, dokładnie, jeżeli macie swoją analizę techniczną, którą chcecie przedstawić, i w ogóle jest zupełnie inna, w którą tutaj przedstawiamy, że na przykład spadnie do 1000, 300 dolarów do 2000 poniżej 3. Jeżeli macie zupełnie inną piłkę tutaj, to dajcie tutaj bitfenix.małpaprotonmail.com, fajny wykres, opis i damy to na audycji. Nie ma problemu wróżenia z fusów, dodamy taki dział naszych analityków technicznych Bitcoin Phoenix. Jack Strong. Rafał Zaworski to jest człowiek krypto, który siedzi w finansowych inwestycjach z sukcesami. I on uważa, że BTC już ma swoją bańkę czysto manipulacyjną za sobą. Też tak uważam. Słuchanie jakiegoś Da Vinci mija się z prawdą. Cały ten rynek to jedna wielka spekulacja, nic więcej, pozdro. I tak ma właśnie wyglądać nasza tutaj e, rozmowa w komentarzach. Jack Strong ma swoją opinię i nie dajemy tutaj jadu w jego, w, jego, w jego stronę. My mamy opinię przewidywania Da Vinci, mamy tę audycję i dla tych ludzi, których ta audycja jest, no to będzie, a Jack Strong, jeżeli ma po prostu inną opinię, swoją. Ma do tego prawo i dlatego nie lubię, jak wchodzę na inne portale i widzę, nie, ty nie masz racji, nie, ty masz racji nie, tamten też nie ma racji. Każdy ma prawo do swojej opinii, to jest super. I nikomu tej opinii nie zamierzamy tutaj na Bitcoin Phoenix odbierać. Dzięki Jack Strong za twoje i może masz rację, może tak się okaże. Misiel do mnie załącza Phoenix, nie załącza pewnie. Aha, no dobra, dobra. Dzięki, nauczymy się na pewno. Paweł Mikołajczyk, po twoich audycjach mój zasięg pojmowania mechanizmów krypto się zwiększa, więc jest ok. Dzięki, Fenix. Ja też tobie dziękuję, że wpadasz na nasze audycje. Niektóre linki yy, czy lajki daję dopiero teraz, bo po prostu nie jestem w stanie do wszystkich dojść w każdy dzień przy komentarzach. Gregor, witam kanał na Telegram. Byłoby super. No, jest w planach, ale nie jeszcze w tym momencie. Szukam teraz tej audycji, w której mówiliście skąd jesteście, i nie wiedziałem, że to już jest prawie. Tydzień temu ta audycja była, bo jeszcze nie widzę tych komentarzy z miastami, ale no, dla mnie ta audycja była wczoraj. Tak ten czas szybko leci. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja, jeżeli chodzi o wiek dziecinny, bardzo mi się dłużył. A im tutaj starszy człowiek, to to leci tak, jak nie wiem, po prostu z procy. Okej, okay. Wojciech Borkowski jest z Reading w UK, niedaleko. Irek G. jest z USA, z Chicago. Xori Maxo jest z Livingston... W Szkocji Bernatka M. jest z Irlandii, z Dublina. Artur Serwinowski, pos. Macedonia, Struga. Polska Polska z Reading, w UK już druga osoba. Grzegorz Dzialski, Polska, Hełm. Bitbull, Monachium, pozdrawia. Piotr Kucharski, Warszawa, Lublin. Robert1981, Szkocja, Glasgow. Koskos, Norwegia, miejscowość Mjøndalen. Barteger, Norhampton. Adrian Siemiński z Waltershausen, Niemcy. Piotr Lewandowski, Bydgoszcz. Marek Godarski Norwegia, Jevnaker, Wojtek Iwański, Monachium. Okej, okay, to by byli wszyscy. Pamiętacie? Pamiętałem. Powiedziałem, że powiem w podsumowaniu tygodnia? Powiedziałem. <grym> Także pamiętam. Ja mam dobrą pamięć, jeżeli chodzi o ludzi, nie, niekoniecznie o twarze. Twarze to nieciekawe mi tutaj zawsze wychodziły. Dobra, mamy już końcówkę, zapnijmy tą audycję. 30 minut, wybaczcie, raz na dwa tygodnie. Możecie podsumowanie tygodnia w tylu minutach. Dużo zmian. Widzicie sami, że wprowadzamy tutaj dużo zmian, dużo, żeby Wam oddać z powrotem, czyli Wam, my, my, czyli Wy, bo to jest Wasz kanał, tak? Jeżeli kupujecie u Exgrosza Ledgera, to on też po prostu ma mój link. Afilacyjny, czyli wasz link afiliacyjny, i wtedy ja też będę raz na 2-3 tygodnie, czy raz na 2-3 miesiące wysyłał też jedną nagrodę do niego z tych linków, bo on po prostu nie chce się rejestrować. I albo to przeznaczymy na cele charytatywne, albo to przeznaczymy na konkurs na przykład do X Grosza na jego kanał. Także super. A jeszcze oprócz tego pracuję nad jednym projektem, który chciałbym wprowadzić na polską scenę, jeżeli chodzi o newsy, żeby były w waszych telefonach dużo, dużo szybciej niż wiadomości dzień. Dobry krypto, w takie po prostu instant. Kiedy one wychodzą, wtedy ewentualnie macie je u siebie. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Pamiętajcie, że można mieć wiadomości i wiadomości. Trzeba po prostu umieć szukać i, i, i znajdować te wiadomości, które naprawdę mogą zmienić, powiedzmy, jakąś krypto, jakiś bieg w świecie krypto. I mam nadzieję, że damy radę tutaj to wprowadzić, żebyście Wy właśnie mieli te wiadomości, nie sygnały. Nie myślcie, że to są sygnały do kupowania. Broń Boże, żadne sygnały. Wiadomości. Największe, najświeższe wiadomości i, i zobaczymy, czy to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to super. Jeżeli nie, ja nie mam parcia na szkołę, mówiłem Wam nie raz yy, i mam nadzieję, że tak pozostanie a co do wypalenia, co niektórzy tutaj mówią, nie rób tyle tych audycji, bo się wypalisz, mnie po prostu kolejna audycja motywuje do jeszcze kolejnej audycji. Każde niepowodzenie, każdy jakiś negatywny komentarz czy cokolwiek I jeszcze bardziej mnie tutaj motywują do kolejnych działań. Zobaczymy. Jest fajnie, jest naprawdę, coś się dzieje na tym rynku krypto w Polsce. Niekoniecznie to musi być na salonach. Możemy tutaj od tyłu wejść tylną furtką i naprawdę... Sprowadzić tutaj parę rzeczy, które mogą naprawdę pomóc tej polskiej społeczności w krypto. Ja wolę zawsze powtarzam: mniej krawatów, mniej koszu, mniej garniturów, a więcej po prostu ciężkiej pracy i szczerego przekazu. I to by było na tyle. Zapnijmy tę audycję tymi właśnie słowami. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.